Hej, Peace and Love. Dzisiaj jest 30 października. Witam Was na moim live'ie Socjologia Złodziejstwa. I czytamy taki stary tekst, to znaczy w zasadzie on nie jest stary, on jest XIX-wieczny. Napisany przez Maxa Ehrmana, ale na przykład wśród hipisów była taka miejska legenda, że został znaleziony w starym kościele w Baltimore w XVII wieku. Hej. Hej Sonic, Peace and Love. Hej. Słuchajcie. Zanim zaczniemy czytać Desideratę, to przeczytamy oczywiście kanoniczny tekst Socjologii Złodziejstwa, czyli Związki Przyjaźni Edwarda Abramowskiego. Tekst powstał w 1897 roku. '97-'98 na przełomie. Ci, którym nie daje spokoju nędza ludzka i upadek ojczyzny, stoją często wobec pytania, gdzie i czym jest ta potęga wybawicielska, za pomocą której można by życie uczynić lepszym i szlachetniejszym. Szukamy jej na wszystkich polach pracy, a zarazem czujemy instynktownie, że jest jakaś jedna najważniejsza rzecz, podstawowa, która gdyby została znaleziona i zdobyta, rozstrzygnęłaby wszystkie zagadnienia i dała oręż prawdziwy, niezwyciężony do zwalczania zła. Instynkt też ten nie jest złudzeniem naszym, taka potęga jest do wzięcia i jest pośród nas, a nazywa się przyjaźnią. Hej, witajcie. Witam. Danuta, Hajduk, hej, Kamil, hej, Maciej, super, hej i witajcie. Słuchajcie, czyli tak jak powiedziałem, to był tekst kanoniczny Socjologii Złodziejstwa, Związki Przyjaźni Edwarda Abramowskiego. Słuchajcie, teksty Edwarda Abramowskiego, polskiego anarchistę, Peace and Love, o witaj Lawenda, hej, witam, witam. Polski socjolog, anarchista, twórca w zasadzie między innymi takiego dzieła jak Spisek Powszechny przeciw państwu, ale Związki Przyjaźni to jest jego, można powiedzieć, no, opus magnum. Jest to krótki tekst, kiedyś żeśmy go czytali na live, natomiast naprawdę jest jednym z najwybitniejszych tekstów. Wiecie co, ja nie przyjmuję na okienko, bo dzisiaj czytamy, a potem wiesz co, na chwileczkę, ale jeżeli chcesz na okienko, to na koniec, wiesz, jak skończymy czytać tekst. Słuchajcie, Desiderata, czyli tekst hipisowski, ale również Daniel 69-124, hej, Peace and Love. Słuchajcie, hipisowski, ale również używany przez wspólnoty anonimowych alkoholików, anonimowych narkomanów. Maciej, hej, Peace and Love. I teraz wam go przeczytam. Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu, pamiętaj, jaki spokój może być w ciszy. Tak dalece, jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie. Hej. Daniel. Hej. A, tak, to już.
Bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchając też tego, co mówią inni, nawet głupcy i ignoranci. Oni też mają swoją opowieść. Jeśli porównujesz się z innymi, możesz stać się próżny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie. Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami, jak i planami. Wykonuj z sercem swą pracę, jakkolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach. Świat bowiem pełen jest oszustwa. Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty. Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie jest pełne heroizmu. Pozdrawiam, Chris, Ewcik, witam. Daniel, wiesz co, czytam taki tekst, nazywa się Desiderata. Tak. Daniel, tak, tak. Wcześniej czytaliśmy tego. Przez pół roku ostatnio czytaliśmy Harariego, Homo Deus. Michał, tutaj z tyłu jest pacyfka, hipisowski znak pokoju i miłości. Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach. Świat bowiem pełen jest oszustwa, lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty. Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu. Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć. Nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa. Przyjmuj pogodnie to, co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości. Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla siebie. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni, wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny, bądź łagodny dla siebie, hej, Aniu, miło cię widzieć, a mama Wiktora, tu już się z tobą witałem, ale jeszcze raz, tak, ja dopiero dołączę, miło, Chris, hej, dobra, tak, znaczy, no, akurat, ale dobra, dokończymy. Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż gwiazdy i drzewa, masz prawo być tutaj i czy to jest dla ciebie jasne, czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki, jaki być powinien. I słuchajcie, ostatnio astronomowie doszli do tego samego wniosku. Tak więc bądź w pokoju z Bogiem, cokolwiek myślisz o Jego istnieniu i czymkolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są twe pragnienia. W zgiełku ulicznym, zamęcie życia zachowaj spokój ze swą duszą, z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami, ciągle jeszcze ten świat jest piękny. Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy. Słuchajcie. Danielu, wiesz, no, powiem szczerze, było fajnie, kolorowo, barwnie. Niestety bardzo szybko pojawiły się narkotyki i ta cała fajność zaczęła się przeradzać w niefajność. Dlatego po prostu uzbrojeni w te doświadczenia możemy stwierdzić, że tak naprawdę wszelkiego rodzaju narkotyki, czyli alkohol i te przyjmowane również w zastrzykach, służą do kontrolowania niewolników i do kierowania antysystemowców na fałszywe tory, czyli jakieś walki ze szczepionkami, z płaską ziemią, z czymś tam innym. Natomiast pamiętajmy to, co jest sednem problemu, czyli to, że elity nas dymają. To zawsze zostaje przez antysystemowców jakoś tak pominięte. Słuchajcie, i dzisiaj przeczytamy tak. Tak, jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż gwiazdy i drzewa. I tu właśnie powiem ci, Danielu, to jest jeden z właśnie z najbardziej hipisowskich akapitów tej Desideraty. Ech.
i masz prawo być tutaj. I czy to jest dla ciebie jasne, czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki, jaki być powinien. Słuchajcie, każdy z nas, na przykład na TikToku, przychodzą ludzie, zakładają sobie konta i potem na przykład inni ludzie mówią, że na przykład taki człowiek nie powinien być na TikToku. Albo nie powinien, powinien zniknąć, powinien usunąć konto. A Desiderata mówi nam, masz prawo być tutaj. Masz prawo. Jeżeli jesteś hejterem, masz prawo być tutaj, bo możliwe, że to miejsce jest po to, żebyś się nauczył być dobrym człowiekiem. Czyli tak naprawdę, widzicie, jesteśmy dziećmi wszechświata, nie mniej niż gwiazdy i drzewa. Pamiętajmy, gwiazdy to jest komponent fizyczny. Natomiast drzewa to już jest komponent biologiczny, czyli wyższe stadium zaawansowania, wyższa forma złożoności. Jeszcze wyższą formą złożoności są procesy psychiczne, a następnie znowu społeczne, a na końcu mamy pewne koncepcje teologiczne, które zgrywają się z moją, o której wam opowiadam w ramach socjologii złodziejstwa, koncepcją zaawansowanej cywilizacji kosmicznej. W ogóle dzięki wam za tapy i za wszystko. Tak, tak, Daniel, w latach 60. się zaczęła. No ja niestety byłem w drugiej fali, czyli w tej 70, końcówka 70. i 80. i 90. to już niestety, to już były zalane narkotykami i to takimi już coraz gorszymi w Polsce. Tak, natomiast przecież Czesław Niemen to był jeden z pierwszych polskich hipisów. Tak samo Maryla Rodowicz, ona... Słuchajcie, pamiętajcie, że tak, słucham, o, witaj Lechu, jeżeli jesteś trzeźwy, to ci gratuluję, peace and love, i chciałbym, żebyś był dłużej trzeźwy, ale to od ciebie zależy. Jumping Jack Cash, peace and love, hej Lechu, no to mów to pytanie. Elity nas dymają. Znaczy, słuchaj, elity w zasadzie z samej natury, struktury rzeczywistości muszą nas dymać. Po to sobie, znaczy nie, może inaczej, po to one zajęły tą pozycję taką dymającą, a my, motłoch, mamy pozycję dymaną. Oczywiście tu nie mylić z seksem, bo tutaj pamiętajmy, to są pozycje ekonomiczne i tutaj jest tak, że jeżeli się zajmie pewną pozycję, to bardzo, bardzo trzeba bardzo mocno się napracować, żeby ją zmienić. TikTok, hej. O, Slay, peace and love, witaj. Kimkolwiek jesteś, witaj. Zaraz... Wiesz, spoko, spoko, nie, ten człowiek, wiesz, ma taką formę ekspresji, natomiast nie wolno ci obrażać nikogo z czatu, bo wtedy, tak, jumping jack cash, o nie, teraz to faktycznie przesadziłeś, no trudno, to już, że tak powiem, postarałeś się, wiesz co, przepraszam was, bo o co z tobą? Nie obrażasz tu nikogo po głosem. Slej. O kurcz. Wiesz co, Aniu, to jednak faktycznie, jak jeżeli obraża kogokolwiek, bo do mnie może pisać co chce, ale jeżeli obraża kogokolwiek z czatu, to tak, to wtedy usuwamy taką osobę. A co wiara w Boga, wierzy Pan? To znaczy, wiesz co, ja wierzę w to, że my jako ludzie, ulica zawsze jest ruchana najbardziej, bo najwięcej chcą kraść. Paulina, ulica, to znaczy, wiesz, zależy co uważasz przez słowo ulica, bo
Ale dzięki, Aniu, tak, jesteś rozsądna i w ogóle jestem dumny, że w ogóle ty mnie rozumiesz, ty mnie rozumiesz i w ogóle ja widzę, że coraz więcej ludzi zaczyna mnie rozumieć. Natomiast Paulina, ulica, mówisz o tych protestach ulicznych, tak, one są zawsze kierowane właśnie w jakieś takie, one są, słuchajcie, już w starożytnym Egipcie faraonowie, to znaczy nie faraonowie, bo im się nie chciało, nie, ale służby specjalne faraonów organizowały protesty uliczne i najczęściej to robiły wtedy, kiedy na przykład miało dojść do zaćmienia słońca czy coś takiego. Natomiast tak jak mówię, Danielu, wiara w Boga tak, tylko że tym Bogiem będziemy my, ale nie jesteśmy Nim, więc w tym się różnię od tych scjentologów, bo oni sobie myślą, że oni są bogami. Nie, nie jesteśmy. Jesteśmy tak prymitywni, że jest to żałosne. Natomiast będziemy, ponieważ nasz potencjał musi zostać, że tak powiem, wykrzesany z nas i dopiero kiedy 86 miliardów ludzi, którzy posługują się trzema algorytmami, czyli nie kłamią, nie kradną, nie zabijają, stworzą wspólne, razem ze sztuczną inteligencją, wspólny obwód komunikacyjny, to wtedy staniemy się Bogiem, czyli zaawansowaną cywilizacją kosmiczną. Tak jest, Jumping Jack Cash. Postarał się i dobrze. Znaczy dobrze, że Ania go, ulica, większość demokratyczna. Paulina, właśnie tu jest problem, że ulica, czyli większość demokratyczna zawsze, znaczy demokracja jest, to w tej chwili ta demokracja, jaką my mamy, to jest pewnie na poziomie, tak naprawdę jakby to porównać z technologią, do takiego garnka z wrzącą wodą i z taką pokrywką. Musi jeszcze minąć dużo czasu, zanim my wzniesiemy demokrację na poziom silnika parowego, a dopiero potem zrobimy silnik benzynowy i wiesz co, a potem dopiero elektryczny. Jacek Kaczmarski, trochę hipem, trochę gitem, bo zresztą na przykład ten, co śpiewał, że coś tam, nie mogę spać, wierzę jej czy nie wierzę, to był facet, który tak naprawdę kręcił się wśród hipów, jest gitem, nie? Bo te, w swoich piosenkach tak naprawdę to pisze gitowskie piosenki. Wie pan, na Wszystkich Świętych? Tak, oczywiście, na groby. Moja siostra przyjeżdża i z tatą jedziemy na groby. I jestem kierowcą, więc, ale to i tak, no, nie zostawiłbym grobów bez odwiedzenia. A nie, dzięki, tak. Jebać lewicę. Wiesz co, gdybyś uważał Chrystusa za Pana, to raczej napisałbyś, nie lubimy lewicy, bo to słowo nie pasuje do tego, co co jest tuż pod tym. Także przemyśl swoją wiarę, wiesz? Przemyśl swoją religijność. Nie, człowiek nie jest Bogiem, a stworzony jest na podobieństwo. Tak, dokładnie. Czyli posiada potencjał Boży. I nawet w tych tekstach chrześcijańskich mamy właśnie to przesłanie, że nie jesteśmy Bogiem, żeby nam nie walnęło w dekiel, natomiast mamy potencjał boskości, czyli jesteśmy na obraz, na podobieństwo, ale jesteśmy tylko drobnymi elementami. Hej, Karma i Sewicz, witaj, witaj, miło. Czyli tak jak mówię, o, Maleńczuk, właśnie, Maleńczuk, no, to on trochę ma pewne, słuchajcie, to jest wymieszane, bo w latach
50., 60., 70. to mieliśmy taki kogiel-mogiel i na jakim etapie procentowym rozwoju jesteśmy? Oj, wiesz co, ja przypuszczam Jumping Jack Cash, że za jakieś 20 tysięcy lat to będziemy na etapie 5%. Tak. A jest świetny, ja też uwielbiam jego piosenki. Słuchajcie, ja na przykład uwielbiam piosenkę Czarny chleb i czarna kawa, która jest rewelacyjna, ma słowa, teksty, takie... Ale tak, a Kaczmarski też, znaczy ja odniosłem się do Kaczmarskiego i porównałem go z Maleńczukiem. W Kaczmarskim jest więcej hipa, a w Maleńczuku jest więcej gita. Tak, to był ruch hipisowski. On się ciągle rozwija, pamiętajmy, wszystko, każdy system ewoluuje. Ostatnia nocka w mojej celi, dokładnie, ta piosenka. To jest taka typ, czysto gitowska piosenka, to jest o gitach, tak naprawdę, gitowska o gitach. Kaczmarski, dlatego, słuchajcie, tak. Kaczmarski był Czarny chleb, czarna kawa, tak. No Tadeusz Nalepa, powiem wam, najbardziej hipisowską muzykę tworzył Rysiek Rydel. To znaczy Rysiek Rydel nie zaśpiewałby takich piosenek, jakie zaśpiewał Tadeusz Nalepa, więc Rysiek jest moim takim bratem hipisowskim. Już niestety nie żyje, ale mieliśmy wspólny... Ten sam los nas. O, wyjaśniam. Hej, wyjaśniam. Popatrz się, ale drugie konto założyłeś, widzisz? To kurczę, powiem wam, że to... No, Gintrowski był rewelacyjny. O, Gintrowski to był... Mówiąc szczerze, to tam było najwięcej hipisa właśnie, w Gintrowskim, bo... Słuchajcie, to jest bardzo proste. Im więcej pokoju i miłości, to bardziej hipisowskie, im bardziej cwaniactwa i takiego, takiej szemranej bajery, to gitowskie. No. Wiesz, no on się tu lubi przedstawić, Jumping Jack Cash. Chociaż, znaczy on to, on myśli, że, powiem wam tak, bo gdybym na przykład miał mentalność gita, to bym się zdenerwował. Natomiast od Kim Crimson, wiesz co, nie tak, słuchajcie, tak naprawdę taki na żywca plagiat to był Sen o Dolinie tego, no, Budki Suflera. To nie było jakieś tam ta parafraza, to było na żywca zerżnięte. A złodziej urwał się ze sznura i w przepychu sobie żyje z biednych kpi. A, no tak. No niech zakłada kolejne konto. Tak, słuchajcie, ale że powiem wam, że mu się chce. Chociaż z drugiej strony to ja sam mam drugie konto, tylko że ja tam mam raczej damską bieliznę, więc głupio by mi było z tamtego wchodzić i mówić o socjologii. O, widzisz. Fajnie, Aniu, że robię rękę Cugowskiego. Tak, Cugowski był dobrym... znaczy, Cugowski to... Ten jego głos to rewelacja. Dobra. Sen szaleńca, znasz? Tak, to znaczy, wiesz co, ale to jest taka moja sprzed 15 lat taki wymyśliłem kostiumy kąpielowe z koralików i mam je. Nie no, z drugiego nie wejdę, bo nie będę mówił o socjologii z kąta z damską bielizną, nie? Liderem był Lipko, tak, Lipko, ale Cugowski był wokalem. I słucham wszystkiego, co się da. Powiem wam, że jak jeżdżę samochodem, ustawiam sobie stację, jak się mi, na przykład wyjeżdżam z jakiegoś obszaru,
wrzucam nową stację i wtedy słucham. Słuchaj, Gintrowski, tak, no, większość ludzi to ćpuny, no, słuchajcie, bo alkohol jest też formą ćpania, więc to hipisowska choroba młodzieńcza. Na szczęście ruch hipisowski ma już 60 lat i po prostu ruch hipisowski też jest w stanie wytrzeźwieć. Lipko, tak. Wiesz co, nie mam tu przy sobie, możesz sobie zobaczyć hippie, nie, bikini hippie, ale kiedyś u tej, na licytacji u dobrodziejki dałem jeden mój kostium kąpielowy właśnie z... Do bramy pada deszcz. Noż, kurde, wiesz, no to Rysiek to pięknie zaśpiewał i to był taki hymn ćpunów, nie? W tamtych czasach. Gdy zaćpiesz, no, ale dobra, nie będę o tym opowiadał, bo ja tutaj promuję trzeźwość, a nie... tak, poszła Karolinka do Gogolina na przykład, tak. Nie był jedynym wokalem Budki, a okazał się strasznym cepem. Cugowski, cepem, znaczy to nie był jakiś tam intelektualista i wyglądał na takiego dosyć prostego człowieka, natomiast no oczywiście jest cała masa hipisów i co więcej, coraz więcej jest trzeźwych i jak trzeźwych będzie milion, to ten Klaus Schwab się zestra ze strachu, masoneria się rozwiąże, a iluminaci po prostu przeproszą za swoje grzechy i wszystkie wojny się skończą. Andrzejczak i Czystaw. Jeszcze Andrzejczak i Czystaw. Tak, tak. Słuchajcie, no w ogóle był taki zespół Osjan. To był taki już czysto hipisowski. Ania ma ten kostium, dokładnie. No o dzięki Aniu, że tak miło go oceniasz. Eno Cohen, to tak, to Okudżawa, Gintrowski, no same słuchajcie, same wspaniałe, że tak powiem, cisza jak ta. A tak, też to jest, mówisz o Budce Suflera. A nie, cisza jak ta, zaraz. Nie pamiętam, kurde, musiałem usłyszeć, bo ja zawsze po melodii bardziej rozpoznaję niż po tytułach. Ale posłuchajcie jeszcze, tylko tak będę wtrącał. Jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niż gwiazdy i drzewa. Czyli słuchajcie, tutaj mamy... No kurczę, w ogóle Floydzi to jest jeden z najpiękniejszych kapel świata. To jest w ogóle no, ta sama liga co Beethoven, co Mozart, co Czajkowski. Także tu Syd Barrett też oczywiście. Dobra, znaczy jako jeden z nich, czyli no... Chociaż Roger Waters kurde, no widzicie, starość normalnie, Syd Barrett, znaczy oni, Led Zeppelin to oczywiście, no Led Zeppelin, Pink Floyd, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joan Baez, w ogóle no, cała masa muzyków, którzy no, w tej chwili to już nawet ja sobie muszę mocno, mocno grzebać w pamięci, żeby nazwiska sobie przypominać. Natomiast tak, to tylko pamiętajmy, muzyka, Queen, tak, Queen to bardzo dobry zespół, natomiast to już nie Deep Purple, tak, to jest bardziej hipisowski i jeszcze... Ten, no, coś zagrał Wind of Change. Kurde, jak on się nazywał? Scorpions, Scorpionsi, Jim Morrison, tak, The Doors, oczywiście. To hipisowski, to jest takie czysto hipisowska muzyka. Amnezja. Tak, były takie właśnie też zespoły.
O, skąpiąc. Amnezja, tak. Amnezja to jest, znaczy nie, to jest skleroza. Skleroza, nie amnezja. Fuchs cream. Tak. Były. One były takie niszowe, ale się je czasami słuchało, tak. O, hej, Mr. Grax. Dobra, witajcie. Czyli, ale pamiętajmy, muzyka to jest medium piękna. Czyli doszliśmy. Ramonesi, ale to już jest, wiesz, to jest muzyka punkowa. Słuchajcie, w ogóle pierwsza płyta Sex Pistols miała nazwę, tak, oczywiście, Clench On. No tak, też był, no, można powiedzieć, był hipisem, bo przez jego muzykę przybija bardziej właśnie hipisowski klimat niż jakiś gitowski. Natomiast, tak jak mówię, Ramonesi to... aha, i właśnie jak mówiłem, pierwszy to jest pacyfka, symbol pokoju i miłości. Tak, i to... tak. O, widzisz, mama Wiktora, dzięki, że ten klub na Ibizie. Słuchajcie, tak, tak, klub, w ogóle Ibiza to było właśnie takie kultowe miejsce hipisowskie. Jak byłem na Ibizie, byłem na tym kultowym jarmarku, gdzie można kupić wszystkie takie gadżety. Oczykaro. A nie, spoko, spoko. Natomiast, no wiesz o tym, że Mercedes nie ma o tego tutaj. Że ludzie są kochani, żyją z naturą i palą trawkę. Znaczy, wiesz co, z tym paleniem trawki to niestety jeszcze to jest aktualne, ale już powoli, powoli się od tego odchodzi. Trawkę i inne ćpanie zostawiamy właśnie gitowcom, bo oni się w tym kochają. Natomiast u nas była to pomyłka, z której trzeba się wycofać. Tak. Słuchajcie. Masz prawo być tutaj i czy to jest dla ciebie jasne, czy nie? Nie wątp, że wszechświat jest taki, jaki być powinien. Słuchajcie, nawet ten kolega, który tu przyszedł, musiała go Ania jakoś dyscyplinować, on też ma prawo być. Po prostu Ania powiedziała, że możesz być, ale nie gadaj. I bardzo dobrze. Znaczy, ja cały czas jestem chory, więc to nie jest nic nadzwyczajnego, ale no, znaczy, wiesz, jeżeli pijesz alkohol, to tak jakbyś brał, także to niewiele zmienia. Ogólnie jakieś bardziej używki, czyli kiedyś przez błąd popadli w palenie. To znaczy, to nie o to chodzi, że przez błąd, tylko słuchajcie, ideologia może nie, a chociaż cholera wie, może i. A dziś piją bimber, czy starci starają się być czyści. Wiesz co? To znaczy, powiem wam tak. To polscy hipisi stworzyli taką organizację, którą oczywiście kojarzy się pana Marka Kotańskiego, natomiast tak naprawdę jego zasługą jest to, że się nie wpieprzał w to, jak się organizuje i tylko później uładził cały ten venture. O, Jezusa wielbisz, no to peace and love. Jezus jest taki gość, super, jest naszym bratem, jest tam w królestwie i znaczy w tej zaawansowanej cywilizacji i czeka na nas, aż my się wzniesiemy moralnie i intelektualnie na jego poziom. Gdzie była pacyfka? Aha, wiesz co, no oczywiście, że oczywiście, słuchaj, tylko pamiętaj o Zikoaro, ja ci mówię tą wersję nowoczesnych hipisów, natomiast moi bracia hipisi na przykład ciągle jeszcze tkwią w uzależnieniach i tkwią w tym błędzie właśnie hipisowskim, że należy ćpać, bo to jest działanie antysystemowe. Nieprawda właśnie. To jest, pamiętajcie, picie alkoholu i ćpanie wzmacnia system. Dlatego dobrze będzie, Lechu, jak przestaniesz. Natomiast, tak jak mówię, to jest
Ja tylko ci kibicuję, ja zawsze ci dam kciuka, jak powiesz, że nie piłeś cały dzień, ale ja tego za ciebie nie zrobię, to musisz ty zrobić. Kaczyński jest gitem. Wiesz co? Tak, trochę tak. Z tym, że on jest takim, pamiętajcie, że gitowcy, wiem, ale wszystko się da zrobić. A tak dobrze wiemy, jest na wszystko przeciwbólowe. Znaczy, o Zikaro, wiesz co, przeciwbólowe jest na przykład akceptacja rzeczywistości działa przeciwbólowo. Bo jeżeli zaakceptujemy rzeczywistość, zaczniemy nasze potencjalne siły duchowe przeciwstawiać bólowi, to sobie z nim poradzimy, ale to wymaga naprawdę dużego, dużego wysiłku. Natomiast stosowanie tych takich dróg na skróty jest szybsze i łatwiejsze, ale bardzo szybko przestaje działać. Po prostu drogi na skróty, które powinny nas, że tak powiem, pomóc nam osiągnąć szczęście, niestety wpędzają nas w nieszczęście. Można, jest to bardzo trudne. Tak. No. Din diarin hej, Agolona, tak. Peace and love, witaj. Dzięki. O, bardzo dobrze, Agolona, że nie pijesz. No widzisz, czyli jest coraz więcej. Słuchajcie, ja się dowiedziałem, że, bo już byłem przekonany, że ten świat już tak się zatopił w tym alkoholu, a okazuje się, że w Warszawie odbywają się takie riffy, takie imprezy techno, w których nie pije się alkoholu, nie zażywa narkotyków i nawet jak ćpuny albo ludzie pod wpływem alkoholu tam trafią, to po prostu się źle czują. Wiesz co, ja byłem w Monarze, bo inaczej, ja bym sobie sam nie poradził, bo no, moje było mocno, mocno te, jakby to powiedzieć, destrukcyjne. Ale nic, było, minęło. Słuchajcie, wracając. Czyli tak jak powiedziałem, masz prawo być tutaj, czyli tak naprawdę, wiesz co, no możesz spróbować. Teraz Monar się bardzo dużo zmienił. Ten, który ja pamiętam, był lepszy z pewnego punktu widzenia. Ten współczesny jest trochę, jakby to powiedzieć, taki leczy ludzi po to, aby służyli systemowi. A tamten wcześniejszy, taki brutalniejszy trochę, taki bardziej, taki twardszy, wiesz co, w tej chwili nie wiem, kiedyś wyglądało to tak, że było robota i było dużo, dużo stresu, dużo takich nieprzyjemnych rzeczy, przez które trzeba było przejść i się nagle po jakimś czasie człowiek trzeźwiał, nie wiedząc, dlaczego tak się stało. Tak, brutalnie, ale znaczy bez przesady z tym brutalnością, bo w tej chwili na przykład, tak, oczywiście, słuchajcie, miałem nawet, kurczę, to jest straszne dla mnie szkoda, że miałem zdjęcie z panem Kotańskim, jak ja skończyłem akurat leczenie w Monarze, ogłaszałem się neofitą i on był na tym i stałem z nim i miałem zdjęcie i to zdjęcie mi zginęło, kurczę, i to jest rzecz, której najbardziej żałuję w życiu, że to zdjęcie mi zginęło. Chociaż oczywiście jest cała masa innych rzeczy, które żałuję. Dobra, słuchajcie. Czyli czy to jest dla ciebie jasne, czy nie? Nie wątp, że wszechświat jest taki, jaki być powinien. Słuchajcie, i teraz wam powiem. Są dwie teorie fizyczne, astronomiczne w zasadzie. Jest to tak zwana słaba
koncepcja entropiczna i silna koncepcja entropiczna. No name 7, hey, peace and love. Słuchajcie, według słabej to Tysonic, peace and love. Słuchaj, kimkolwiek nie jesteś, pamiętaj, masz prawo być tutaj. Widzisz, to nawet w dezideracie. A nie, to jak masz straczkę, to nie masz prawa, masz obowiązek, tak, ale to w kiblu, no to dobrze. Natomiast na live'ie tego nie rób. Nie miał długich włosów, tego Scooby-Doo nie miał długich włosów, był hipisem. Wiesz co, czy Scooby-Doo był hipisem? Nie wiem, mówisz o tym pies taki Scooby-Doo? Nie. Natomiast srałem cały kibel, kibel. Kaput wie, będzie. Ale wiesz co, Tysonic, nie używaj wulgaryzmów, tak, to bym cię prosił. Jeżeli masz kłopoty gastryczne, trudno, ale nie używaj wulgaryzmów, proszę. Master of Light, dzięki ci za serce, ten od kudłatego. Czekaj, zaraz mówisz o ten Scooby-Doo. Ale, słuchaj, w Olsztynie na przykład, czyli to jest miejsce, gdzie wszyscy hipisi, którzy jeszcze chcą się ze sobą spotykać, spotykamy się raz do roku. To jest Olsztyn, ale koło Częstochowy, nie ten Olsztyn na Mazurach. I no, połowa hipisów tam to ma albo krótkie włosy, albo w ogóle jest łysych. No bo to już minęło sporo czasu. Ja akurat genetycznie miałem szczęście, natomiast tak mniej więcej połowa nie znam Amaniki. Wędkarski freestyle, hej, Legia to duma i sława, przesyła prezent. Róża, dzięki Legia, ale tak jak mówię, ja bardzo jestem wdzięczny za wasze, jeżeli ktoś mi coś przesyła, ale z góry uprzedzam, że to jest wyrzucanie, bo ja tego nawet nie wezmę, bo Tysonic, w niczym nie jestem w stanie ci pomóc, nie wyciągnę cię z tych rzeczy, w których tkwisz, musisz sam siebie. Kaloryfer mam, oczywiście, no słuchaj, żyję, mieszkam w takim w miarę nowoczesnym mieszkaniu, jest kaloryfer, jest woda bieżąca, chociaż hipisom to akurat nie jest potrzebne, ale Tysonic, peace and love, tak, dobrze, dobrze, lubię, tak, mówię zawsze peace and love, powiem wam, podobają mi się rzeczy, które robi PiS, natomiast nie podoba mi się to, jak postępują, a zwłaszcza w drugiej kadencji, bo po prostu już ten, o właśnie, widzisz, mama Wiktora ci, tak, Legia to duma i sława, masz prawo kochać, słuchajcie, w ogóle powiem wam jedną rzecz, bo właśnie, nie wiem, czy większość ludzi sobie zdaje sprawę, tak a propos, jeżeli już jesteśmy przy partii PiS, to po prostu, nie zostawiajcie mnie, siedźcie jeszcze ze mną, ale miło, dzięki za ten. Słuchajcie, wiecie, czym się różni partia polityczna od stowarzyszenia? Otóż stowarzyszeń, pojedyncza osoba fizyczna, czyli jeden człowiek, może należeć do tysiąca różnych stowarzyszeń. Może być stowarzyszenie wędkarskie, filatelistyczne, stowarzyszenie opieki nad grobami, stowarzyszenie rozwoju miasta, stowarzyszenie biznesmenów i tak dalej. Czyli nie ma ograniczeń w ilości przynależności do stowarzyszeń, natomiast jeżeli się należy do jakiejś partii politycznej, to nie można należeć do innej partii politycznej. I to wam powiem, że to mi się, ile książek w ciągu roku trzeba się panu przeczytać. Wiesz co, Master of Light,
Różnie. Teraz to tak mało czytam. W zasadzie większość książek to czytam z wami na live, bo tak to nie mam czasu, bo mam inne roboty i teraz też albo na przykład czasami jak piszę artykuł, to muszę poczytać, z tym, że nie czytam całej książki, tylko pożyczam coś, albo ściągam sobie z internetu jakiś fragment. Z tym, że powiem wam, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz też, bo mówi się, że w internecie można wszystko znaleźć. Okazuje się, że nie. Tak naprawdę, jeżeli się poszukuje dobrej, aktualnej, bieżącej literatury akademickiej, to jej w internecie tak jest 30%. A jeżeli się chce czegoś, naprawdę potrzebuje, trzeba iść do biblioteki uniwersyteckiej, politechnicznej, czyli generalnie do biblioteki przy jakiejś uczelni. To znaczy, no ja też czytam codziennie, tylko że widzicie właśnie, i tu jest problem, bo ja już teraz zamiast czytać książkę, to wolę sobie wrzucić, znaczy mogę, wolę sobie Tysonik, tak, no wiesz, jak ty będziesz miał kłopoty gestryczne, to przejmiesz i my będziemy stąd musieli uciekać. Tak. Zaraz będziemy kończyć, bo w zasadzie dzisiaj można wypożyczać e-booki. Tak, tylko kurczę, mam czytnik e-booka, ale jedyne miejsce, on jest taki, no działa, ale znaczy kiepską ma baterię. Legia, dzięki ci w ogóle i dzięki ci za róże, tak, ale tak jak mówię, ten. Pytasz mnie, czy jestem pod wpływem alkoholu? Nie, nie jestem pod wpływem alkoholu. Nie mam PlayStation. Generalnie nie gram w gry. Kiedyś grałem, ostatnia gra, a w jaką grałem, to był Warcraft. Niestety, jak zobaczyłem, ile czasu mi zabiera, to po prostu nie mam, już mam inny komputer i już na żadnym innym komputerze nie instaluję żadnych gier. Także wiem, że gdybym się dopadł do jakiejś gry, a mam takie skłonności do uzależnień, to bym, kurde, mógł na przykład po 3 tygodniach się ocknąć, w ogóle nie jedząc, nie śpiąc. To by było... Arturek Plotkara, ale nie, no dlaczego nie, słuchaj, tak nie mów, tu każdy ma prawo być i każdy ma prawo byśmy w GTA, no i właśnie dlatego nie mam, bo pewnie byśmy pograli, chociaż nie wiem, co to jest to GTA. Dobra, słuchajcie. Czyli wszechświat jest taki, jaki być powinien, właśnie, nie dokończyłem wam. Ten słaby to jest ten, że jeżeli my żyjemy, istniejemy, jesteśmy obdarzeni świadomością, a wszechświat jest tak naprawdę w większości zbudowany z miejsc, w których nie możemy żyć, to znaczy, że ewolucja wszechświata jest tak pokierowana, abyśmy się znaleźli w tym jednym wyjątkowym, czyli tak naprawdę ta słaba antropiczna teza z powrotem wprowadza ludzkość do centrum wszechświata, bo Kopernik był człowiekiem, który usunął ludzi z centrum wszechświata, bo powiedział: wiesz co, Tysonik, ja cię lubię, ale nie lubię, jak twoje procesy intelektualne, że tak powiem, kończą się wypowiedziami, które produkujesz, więc zachęcałbym cię, wiesz, Tysonik, do... A widzisz, to poproś ich, żeby ci nie... Powiedz im, że to ci sprawia ból. No i wtedy będziesz może kiedyś grałem, teraz to nawet nie za bardzo mam z kim, znaczy mam takiego sąsiada, w którym gram, ale
ale w zasadzie gry, jakby to powiedzieć, już gry mnie będzie obornik. Tak, z każdego po pewnym czasie każda. O, dobra, słuchajcie, bo widzę, że Tysonik się nudzi już na tym live'ie. Dobra, słuchajcie. I jeszcze ta mocna, która mówi, że to nawet nie chodzi o to, że ten wszechświat, który jest złożony z galaktyk, wybrał dla nas takie miejsce, ale wszystkie stałe kosmologiczne są ułożone w taki sposób, że gdyby któraś, tylko jedna stała kosmologiczna miała inną wartość niż akurat ma, to życie nie mogłoby powstać. Czyli tak naprawdę jesteśmy w wyjątkowym miejscu i w wyjątkowej sytuacji. I mówiąc szczerze, ta silna zasada antropiczna po prostu, jakby to powiedzieć, trochę unieważnia ateizm. Jest sprzeczna z ateistycznym światopoglądem. Czyli słuchajcie, pamiętajcie, że historia ma poczucie humoru. Rzeczy, które kiedyś się wydawały nowoczesne, po kilkuset latach stają się przestarzałe. Ale to znaczy, że my się rozwijamy, cały czas się rozwijamy. Kiedyś ateizm był bardzo, bardzo nowatorskim poglądem, a dzisiaj jest trochę takim właśnie, nie chcę mówić zacofanym, ale jest trochę wsteczny. On blokuje pewne, jakby to powiedzieć, tworzenie nowych koncepcji. Mr. Guax. To wiesz, powiedz kotu sąsiada, żeby nie miauczał po prostu. No, czyli słuchajcie, jeszcze raz wam przeczytam. Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż gwiazdy i drzewa. Masz prawo być tutaj. I czy to jest dla ciebie jasne, czy nie? Nie wątp, że wszechświat jest taki, jaki być powinien. I słuchajcie, jutro kolejny akapit. Czy pieniądze dają szczęście? Są ludzie, którym dają. Natomiast pamiętaj, że jest to szczęście krótkotrwałe. Jest to takie konsumpcyjne. Generalnie pieniądze dają szczęście konsumpcyjne. Natomiast satysfakcje, czyli szczęście, które jest trochę bardziej trwałe, daje medium piękna, ewentualnie medium prawdy i medium miłości. Medium miłości daje najtrwalsze szczęście. Dobra. I teraz tak. Jutro będzie ten akapit. Tak więc bądź w pokoju z Bogiem, cokolwiek myślisz o Jego istnieniu i czymkolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są Twe pragnienia. W zgiełku ulicznym, zamęcie życia zachowaj spokój ze swą duszą. To na jutro. Elisabedę, to budź żonę, po prostu budź i niech ma radość z życia. Czy pieniądze? Tak. Elisabedę, tak. Co pan sądzi o pornografii? Wiesz co, pornografia to jest takie, no wiadomo, kiedyś nawet lubiłem pooglądać, natomiast powiem wam, że zresztą w moim wieku to już po prostu przestaje być jakieś pociągające, natomiast może powodować problemy w prawidłowym współżyciu seksualnym. Nadmiar, bo odrobina, to tak jak, słuchajcie, to tak jak sól albo pieprz. Jeżeli posolimy, popieprzymy zupę, to będzie nam smakowała. Jeżeli nawalimy do zupy pół kilo soli i cztery paczuszki pieprzu, no to raczej tej zupy nie zjemy. Ja ci mogę. O, widzisz, Tysonik, tak. Z Tysonikiem się świetnie zgodzicie, także no. 56K, tak, peace and love. Cieszę się, że ci mogłem pomóc. Słuchajcie, czyli tak jak mówię, jutro porozmawiamy, trochę takie właśnie teologiczne. A dzisiaj na koniec przeczytam wam oczywiście kanoniczny seks
socjologii złodziejstwa, czyli o, babcia, a babcia, żona śpiewała w stronę. No, słuchajcie, Związki przyjaźni Edwarda Abramowski, tekst z 1897-98 roku. Ci, którym nie daje spokoju nędza ludzka i upadek ojczyzny, stoją często wobec pytania, gdzie i czym jest ta potęga wybawicielska, za pomocą której można by życie uczynić lepszym i szlachetniejszym. Szukamy jej na wszystkich polach pracy, a zarazem czujemy instynktownie, że jest jakaś jedna, najważniejsza rzecz, podstawowa, która, gdyby została znaleziona i zdobyta, rozstrzygnęłaby wszystkie zagadnienia i dała oręż prawdziwy, niezwyciężony do zwalczania zła. Instynkt ten nie jest złudzeniem naszym, taka potęga jest do wzięcia i jest pośród nas, a nazywa się przyjaźnią. Sługa Jezuska, peace and love. Tak, Jarek Paleta, o widzisz. Tak. Sługa Jezuska, miło Cię widzieć. Dobra. I słuchajcie, i drugi tekst kanoniczny socjologii złodziejstwa, czyli Niklas Luhmann, Funkcja religii, strona 15. Kształtowanie się struktury jest zawsze ograniczeniem do wolności kombinacji elementów. Ograniczenia takie mogą być osiągnięte jedynie dzięki utworzeniu się systemu. Utworzenie się systemu, obojętnie na jakim poziomie, wymaga odgraniczenia od środowiska nienależącego do systemu. Dlatego też żadnej struktury systemowej nie można zrozumieć bez odniesienia do środowiska. Dobrze, słuchajcie. Peace and love, dzięki, zapraszam Was jutro, jutro czytamy ten kawałek taki nieco teologiczny. Wiesz co, właśnie dziwne, bo zwykle jak nawet przychodzą, to przysypiają, chyba się uodpornili albo się rozwinęli intelektualnie. No, peace and love i dobrej nocy, hej. Trzymajcie się, hej, pa.